Niestety, przegraliśmy ze Słowacją 2-1, ale zasłużenie. Polacy grali słabo w ofensywie, no nie starali się tak za bardzo. W defensywie powiedziałbym nawet dobrze. Widać było kilka fajnych przejęć piłki, nawet Tymoteusz Puchacz pod koniec pokazał się z lepszej strony. Ale niestety, brakuje nam rakiet, brakuje nam Piątka, brakuje nam Milika. Praktycznie osamotniony Robert Lewandowski, który czekał na podania, zagrania ze strony Piotra Zielińskiego. Wiele takich niedokładnych rzeczy, niestety w środku pola też dosyć słabo. No i co, tutaj w Sankt Petersburgu, mimo tego, że Polaków sporo, mimo tego, że Polacy się starali, że na trybunach było wcale nie tak najgorzej, no to przegrywamy ten mecz i utrudniamy sobie bardzo wyjście z grupy. Ze Słowacją, która była teoretycznie najsłabszym rywalem do ogrania tutaj. Pogoda rewelacyjna, pogoda bardzo dobra, taka polska, taka nadmorska, taka właśnie jak w Gdańsku, więc w sumie nie ma na co narzekać. Mogło to wyjść bardzo, bardzo dobrze, a niestety wyszło źle. Widać było na początku drugiej połowy, że chciało się chłopakom, że odrobili szybko bramkę i widzieliśmy jakieś pozytywy. Niestety wydaje mi się, że po prostu Paulo Sousa nie ma za bardzo kogo wpuścić z ławki, że ta ławka jest bardzo okrojona, że jest bardzo mała, no i brakuje nam tutaj bardzo ofensywy. Być może jest to jakiś błąd taktyczny, być może jest to błąd nie do końca przemyślanej organizacji przed turniejem, aczkolwiek oczywiście my trzymamy kciuki za naszych. Wierzymy, że w tej Sewilli się uda. Ja naprawdę tutaj biegałem ile tylko mogłem dookoła tego stadionu w Petersburgu, bo jest tutaj dużo, dużo miejsca, żeby dobiec do trybuny, więc ledwo żyję, ale pozdrawiam Was wszystkich i uważam, że Polacy mogą w Sewilli cokolwiek pokazać. Mimo tego, że tam jest 30 stopni w cieniu, a może nawet 35, zobaczymy jaka będzie predykcja, bo to przecież za kilka dni. No i co? Trzymamy kciuki za naszych, wierzymy, że jednak się uda, że w tym drugim meczu pokażemy szpony, że jednak tej Hiszpanii się tak łatwo nie poddamy. Kibicujemy naszym. Słuchajcie, pamiętajcie, oglądajcie nasze relacje. Jesteśmy teraz w Sankt Petersburgu. Będę już za chwilę w Sewilli. W zasadzie jutro wylatuję do Sewilli. Będę dla Was miał przygotowane zwiedzanie tego miasta, różnych ciekawych atrakcji, tak żebyście wszystko zobaczyli. Postaram się, żebyście mieli to na tacy podane. No a co? No na razie niestety niezbyt miły dla nas wieczór, ale wierzymy w to, że uda się i w tej Sewilli pokażemy klasę. A Wy tymczasem lajkujcie nas na fejsie. Włączcie sobie powiadomienia, żeby przychodziły do Was filmiki, których będzie bardzo dużo. Zachęcam Was do oglądania tych filmów, które już opublikowałem. No i do zobaczenia w kolejnych nagraniach, między innymi właśnie z Sewilli, gdzie pokażemy, jak wyglądają kulisy tego dość niecodziennego stadionu, jak na taki duży turniej Euro, no bo przecież ten stadion jest dosyć stary, ale przepiękny. Samo miasto myślę, że jest równie interesujące, więc to tyle. No niestety, z pozdrowienia z Sankt Petersburga, ale niezbyt przyjaznego dla nas jak na razie. Oby w drugim meczu tutaj ze Szwecją wyglądało to nieco lepiej. Natomiast ogólny bilans, no niestety, jest słabo, ale bierzcie chłopaki się do roboty. Jeszcze można trochę nadrobić. Jeszcze możemy coś w tym turnieju pokazać. Trzymajcie się wszyscy. Pozdrawiam Was serdecznie z Sankt Petersburga. Kibicujemy naszym. Total Sport, Adam Pawlukiewicz.